Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne co drugi dzień znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. ABW zatrzymała kolejnego, 16 już, podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej. Białorusin Mikhail brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów. Realizował też działania propagandowe na rzecz Rosji. Trafił do aresztu. Napisał w piątek minister Mariusz Kamiński. Tym razem jest to 39-letni Białorusin, który przez kilka lat mieszkał w Rosji i 2 lata temu przyjechał do Polski. Mężczyzna miał nawiązać kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej w Polsce. Według informacji służb był odpowiedzialny za rozpoznawanie infrastruktury krytycznej, w tym obiektów militarnych i portów morskich, a także prowadził działania propagandowe za systematyczne wynagrodzenie. Mikhail często zmieniał środki łączności i niszczył ślady swojej działalności przestępczej. Jego aresztowanie na 3 miesiące stanowi 16. taką operację ABW. Wcześniej, w pierwszych dniach lipca, ABW zatrzymała członka siatki szpiegowskiej z rosyjskiego wywiadu. Był to obywatel Ukrainy, który mieszkał w Polsce od 4 lat i również obserwował polskie obiekty militarne i porty morskie. Podobne akcje ABW rozpoczęły się w marcu, gdy ujawniono pierwszą grupę szpiegów działających na terenie Polski. Polskie służby kontynuują rozpracowywanie działającej siatki, wykazując determinację w przeciwdziałaniu szpiegostwu. Wcześniej w czerwcu zatrzymano także zawodowego hokeistę pod zarzutem szpiegostwa rosyjskiego. Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Jaworskiej Komendy zatrzymali 45-letniego mieszkańca Jawora, poszukiwanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wydanego przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Na mężczyźnie ciążą zarzuty karne dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem. Poszukiwany ścigany był przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w celu aresztowania ekstradycyjnego. Mężczyzna trafił do aresztu do czasu podjęcia przez sąd decyzji co do ekstradycji. Europejski nakaz aresztowania wydawany jest w następstwie przeprowadzonego transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w ramach którego dochodzi do przekazania podejrzanych lub oskarżonych w związku ze ściganiem przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności bądź zastosowania środka zabezpieczającego. Europejski nakaz aresztowania wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich i jest ważny na terenie Unii Europejskiej. W Katowicach doszło do makabrycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem zabicia swojego kolegi. Obaj panowie od kilku miesięcy mieszkali razem w jednym domu. Niestety, doszło między nimi do kłótni, która zakończyła się tragicznie. 47-letni podejrzany został oskarżony o zabójstwo. Mundurowi zatrzymali podejrzanego w mieszkaniu ofiary tuż po popełnieniu zbrodni. Policja ustaliła, że podczas kłótni mężczyzna zaatakował nożem swojego znajomego w klatkę piersiową. Pomimo podjętych prób reanimacji, poszkodowany zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Podejrzany miał prawie 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjanci przeprowadzili dochodzenie pod nadzorem prokuratury rejonowej Katowice Wschód. Na wniosek prokuratury sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Za popełnione zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Informacja podana przez portale tarnowskie mówi o zamieszkach Kiboli, które miały miejsce w sobotę 5 sierpnia podczas turnieju piłkarskiego w Radłowie. Według doniesień doszło do bójki pomiędzy grupami chuliganów, w wyniku której jedna osoba straciła życie, a inna odniosła poważne obrażenia, w tym odcięcie jednej z kończyn. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie potwierdziła, że incydent miał miejsce w okolicach godziny 10 na obiekcie Radłowi. Kibole używali różnych niebezpiecznych narzędzi, takich jak kije bejsbolowe, petardy oraz maczety. Policja i prokuratorzy byli obecni na miejscu, aby prowadzić dochodzenie w sprawie. Lokalne media podają, że w starciu mogło brać udział nawet około 100 osób. W miejscowości Radłów doszło do poważnego starcia między rzekomymi pseudokibicami Unii Tarnów a Tarnowi Tarnów, które okazało się być tragicznym wydarzeniem. Według relacji, w wyniku tej konfrontacji jedna osoba zginęła,
a inna doznała poważnych obrażeń, włącznie z odcięciem jednej z kończyn, informuje portal tarnów.pl. Około godziny 10 otrzymaliśmy informację o tym, że doszło do jakiejś bójki na stadionie w Radłowie. Tam doszło do potyczek między osobami, które tam rozgrywały turniej piłkarski. Okazało się, że w pewnym momencie jedna osoba została ranna prawdopodobnie racą. Tam swoje czynności wykonywali policjanci oraz ratownicy medyczni. Niestety, po kilkudziesięciominutowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Jest to około 40-latek. Na razie nie znamy jego tożsamości, przekazał rzecznik prasowy policji w Tarnowie, Paweł Klimek. Według dotychczasowych informacji w bójce brali udział pseudokibice Unii Tarnów oraz Tranowi Tarnów, dwóch zwaśnionych klubów. Mężczyzna z Torunia, Andrzej G., został skazany za szereg okrutnych przestępstw, w tym morderstw. Podawał swoim ofiarom środki psychotropowe, aby je ogłuszyć. Skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak w czwartek 3 sierpnia ruszył kolejny proces, związany z nowymi oskarżeniami o morderstwa. Dziennikarz Super Expressu, zajmujący się sprawą od lat, uważa to za jedną z najtrudniejszych spraw w swojej karierze. Andrzej G. napisał listy do prokuratury, przyznając się do kolejnych brutalnych aktów dokonanych na kobiecie i mężczyźnie w Grudziądzu. Jego ofiary zmarły w wyniku okropnych ran, które doznały przez wkładanie dezodorantów, lakierków i żyletek w części intymne. Zdaniem biegłych, prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości przez niego czynu z użyciem przemocy, czy wręcz zabójstwa na tle seksualnym, jest bardzo wysokie, również z uwagi na przeszłość badanego. Jak wskazali biegli, w przypadku uznania Andrzeja winnym czynów, o jakie jest podejrzany, powinien być osadzony w zakładzie karnym od niebezpiecznych, preferencyjnych sprawców przestępstw, również seksualnych, z użyciem przemocy. Podejrzany był wielokrotnie karany, czytamy w komunikacie prokuratury okręgowej. Proces bestii nadal trwa przed sądem okręgowym w Toruniu, a grozi mu kolejne dożywocie. Listy wysłane do prokuratury mogą wskazywać na próbę uzyskania wybaczenia i rekompensaty wewnętrznej. Jednak oskarżyciele nie mają wątpliwości, że trzeba go traktować z największą surowością. Podczas wieczoru kawalerskiego przyszłego pana młodego, który pracuje w zakładzie jubilerskim w Siedlcach, zdarzyła się nietypowa sytuacja. Grupa mężczyzn w kominiarkach podjechała samochodami pod jeden z siedleckich zakładów jubilerskich. Przejeżdżający ulicą policjant, myśląc, że to napad, natychmiast wezwał wsparcie. Według informacji podanej w środę, sierżant Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach powiedziała, że incydent miał miejsce w piątek tuż po godzinie 17. Zamaskowani mężczyźni zakradli się pod sklep i zaglądali przez okno do środka. Świadkiem zdarzenia był przejeżdżający akurat ulicą policjant, który nie był na służbie. Natychmiast poinformował oficera dyżurnego, a ten wezwał na miejsce policjantów z wydziału kryminalnego. Kryminalni szybko przybyli na miejsce, a zamaskowani mężczyźni zostali zaskoczeni obecnością policji. Okazało się jednak, że nie był to napad, a jedynie atrakcja przygotowana na wieczór kawalerski. Policjantom wyjaśniono, że chcieli tylko upozorować porwanie przyszłego pana młodego, który miał wziąć udział w zabawie razem ze swoją narzeczoną. Fakt ten potwierdził również ojciec porywanego. Mimo że sytuacja wyglądała groźnie, wszystko zakończyło się dobrze, a policjanci jedynie pouczyli uczestników zabawy, dodała sierżant Jastrzębska. W sobotę rano policja w Gnieźnie, województwie wielkopolskim, poinformowała o zatrzymaniu poszukiwanych nastolatków, którzy uciekli z zakładu poprawczego w Trzemesznie. Tragedia miała miejsce, gdy próbowali przepłynąć jezioro, w wyniku czego jeden z nich, 20-latek, utonął. Cała sytuacja rozpoczęła się w piątek po południu, gdy czterech młodych ludzi uciekło z zakładu poprawczego. Pierwotnie kierowali się w stronę jeziora Popielewskiego. Następnie rozdzielili się, dwóch próbowało przepłynąć jezioro, a pozostali pobiegli w stronę miejscowości Zieleń przy Akwenie. Jeden z uciekinierów został zatrzymany na brzegu jeziora, podczas gdy drugiego wydobyli strażacy. Niestety, mimo podjętej reanimacji, drugi uciekinier nie przeżył. W sobotę rano policja poinformowała, że dwóch 18-latków zostało zatrzymanych na terenie Gniezna. Pierwszego zatrzymano około 6, a drugiego 2 godziny później.
Na razie nie jest znana przyczyna, która skłoniła cztery osoby do ucieczki z zakładu w Trzemesznie. Policja prowadzi dalsze dochodzenia w tej sprawie. W piątek wieczorem 4 sierpnia w Parku Skaryszewskim utonął mężczyzna. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze otrzymali informację o zdarzeniu około godziny 19. Tragedia miała miejsce w Parku Skaryszewskim na Pradze Południe. Według wstępnych ustaleń doszło do wypadku, którego skutkiem było utonięcie. Nie znamy jeszcze tożsamości ani wieku zmarłego mężczyzny, mówi sierżant Jacek Wiśniewski z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. Jak dodaje, świadek zdarzenia próbował udzielić tonącemu pomocy. Wyłowił go i przeprowadził próbę reanimacji. Niestety mężczyzna zmarł na miejscu. Funkcjonariusze prowadzą na miejscu czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora, dodał sierżant Wiśniewski. Władze szpitala w Nowym Targu ogłosiły planowane zmiany na oddziale ginekologiczno-położniczym w odpowiedzi na tragiczne wydarzenia, które miały miejsce pod koniec maja. Wówczas na oddziale zmarła pacjentka w piątym miesiącu ciąży. Decyzją dyrektora szpitala powołano pełnomocnika, który ma za zadanie zwiększyć zaangażowanie lekarzy i skupić się na dobru pacjentek. Przypadek 33-letniej pacjentki stał się bodźcem do analizy sytuacji w szpitalu w Nowym Targu. Okazało się, że lekarze prawdopodobnie zbyt długo zwlekali z terminacją ciąży, co doprowadziło do tragedii. W wyniku komplikacji pacjentka zmarła. W związku z tym zdarzeniem pojawiły się oskarżenia wobec lekarzy, którzy unikali terminacji ciąży z obawy przed konsekwencjami wynikającymi z obecnie obowiązującego zakazu aborcji. Po dokładnym zbadaniu sprawy, szpital w Nowym Targu znalazł się pod nadzorem prokuratury, resortu zdrowia oraz rzecznika praw pacjenta. W wyniku kontroli postanowiono wprowadzić szereg zmian mających na celu uniknięcie podobnych tragedii w przyszłości. Wszystkie zalecenia rzecznika zostały wprowadzone lub są w trakcie realizacji. W celu restrukturyzacji oddziału ginekologiczno-położniczego wyznaczono pełnomocnika profesora Łukasza Wichereka, specjalistę w dziedzinie ginekologii onkologicznej, ginekologii położnictwa i immunologii klinicznej. Jego zadaniem jest podniesienie zaangażowania lekarzy i pielęgniarek w diagnozowanie oraz zapewnienie leczenia zgodnego z potrzebami pacjentek. Szpital zaznacza również, że wdrożone zostały procedury postępowania w trudnych i nagłych przypadkach, z naciskiem na badania diagnostyczne i edukację pacjentek. W Łapach na Podlasiu doszło do awantury na boisku szkolnym między 20-latkiem a 17-latkiem, której skutkiem był tragiczny zgon młodego mężczyzny. Śledczy ustalają, czy pobicie mogło być przyczyną jego śmierci. W wyniku wymiany słów 17-latek uderzył starszego od siebie mężczyznę, który później stracił przytomność. Policjanci przywrócili mu czynności życiowe, ale po przewiezieniu do szpitala 20-latek zmarł. Będziemy ustalać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem sprawcy a śmiercią poszkodowanego. To będzie głównym przedmiotem naszego postępowania. Na chwilę obecną materiał dowodowy nie daje jednoznacznych podstaw, by stwierdzić, że taki związek nastąpił, powiedział dziennikarzowi szef prokuratury rejonowej w Białymstoku Karol Radziwonowicz. Przyczynę zgonu mają określić biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie 17-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim, jednak w trakcie śledztwa może on ulec zmianie. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie wciąż trwa, a biegli będą analizować wszystkie okoliczności, aby ustalić przyczyny śmierci 20-latka. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.